Piszę do was, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Pisze, mówi święty Jan Apostoł. Czy zwyciężyliśmy złego? Jak zwyciężyć złego? Zły został pokonany przez Jezusa. On został już pokonany. Na krzyżu został pokonany grzech, śmierć i szatan został pokonany na krzyżu. Natomiast my doświadczamy pokus, my czasami doświadczamy działania złego ducha, natomiast zwyciężamy go wtedy, kiedy jesteśmy w przyjaźni z Jezusem, kiedy łączymy się z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, kiedy łączymy się przez modlitwę, przez czytanie Pisma Świętego, przez sakramenty. Zwyciężyliśmy złego na takiej zasadzie, że Jezus go zwyciężył, a my, wchodząc w przyjaźń z Jezusem, bierzemy udział w tym zwycięstwie. Ale to jest zwycięstwo, które z jednej strony raz się dokonało, a z drugiej strony, które domaga się codziennej aktualizacji. Zwyciężyliśmy i zwyciężamy pod warunkiem, że trwamy w przyjaźni z Jezusem.